Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy 12 już odcinek z nowej serii Pamiętniku z Wakacji i jednocześnie odcinek będący odcinkiem przedostatnim. No nie będę oszukiwał, trochę mi się smutałkę robi, bo dawno się tak dobrze nie bawiłem przy oglądaniu jakiegoś paradokumentu. No dobrze, ale jeszcze zanim zaczniemy, oczywiście jak zawsze początek, proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wiecie mojego Instagrama i mojego Twitcha, na którym prowadzę transmisję na żywo w każdą środę i niedzielę o godzinie 20. A jeżeli nie macie czasu ani w środę, ani w niedzielę wieczorem, zapraszam Was na już mój, nie wiem, chyba 15 kanał na YouTubie o nazwie La Cardum TV, na którym znajdą się zapisy z transmisji. A teraz możemy już przejść do oglądania. No dowiedzmy się, jakie kataklizmy dzisiaj czekają na rodzinę Kowalskich. Oglądajmy, zapraszam. W poprzednim odcinku Lucynę przytłoczyły problemy rodzinne i przeszła załamanie nerwowe. Dzięki nieznajomej na chwilę się pozbierała, ale Lucjan znowu zrobił jej awanturę. Lucyna zniknęła. Zaniepokojony Lucjan i Natalia zaczęli jej szukać. Wreszcie dotarli do willi Małgorzaty. Okazało się, że Lucyna trafiła nieprzytomna do szpitala. Lucjan bardzo przejął się stanem żony. Małgorzata postanowiła przyjąć rodzinę u siebie. Kowalscy wreszcie się pogodzili. Wojtek bez powodzenia szuka tej jedynej, ale ciągle zalicza wpadki. Nawet piesek nie odmienił złej passy. Wzburzony Oliwier przyznał się Kubie, że kocha Kasię i to z wzajemnością. Dziewczyna musi wreszcie wybrać jednego z nich. Jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym i drugim, złem wolę nie wybierać wcale. Zaniepokojona spóźniającym się okresem wyznała Violi, że miała romans z Oliwierem. Przyjaciółki się pogodziły, ale Kasia wciąż obawia się, że jest w ciąży. I nie wie, czy z Kubą, czy z Oliwierem. Zapamiętaj ten czas. Mam test. No muszę przyznać, że najostrzejszym narzędziem w szopie nie jestem, ale mam nadzieję, że chociaż ten test zdam. To będzie dobrze. Będzie dobrze, siostro. No. Kasia właśnie kupiła test ciążowy. Chce się upewnić, dlaczego nie ma okresu. Z duszą na ramieniu oraz z Wojtkiem i Wiolą idzie do willi wykonać test. Co ty się tak cieszysz? No, cieszę się, że w końcu Kuba z Kasią będą mieć takiego wspaniałego pobaska. A, Kuba z Kasią, tak? Kto powie Wojtkowi? A ja będę wujkiem. Niekoniecznie Kasia z Kubą, może być Kasia z Oliwierem. Jak to? Kasia z Oliwierem? Co ty gadasz? No, zanim przyjechaliśmy, to miała z nim schodnik. A ty w ostatnim odcinku, Viola, obiecywałaś, że nikomu o tym nie powiesz, pamiętasz? Może i mam 16 lat i demencję, ale może i mam 16 lat i demencję. Gdyby się okazało, że jestem w ciąży... Nie, nie chcę o tym myśleć w ogóle. I co? Chyba negatywny, ale... Nie znam takich testów, to jest jakiś taki hiszpański, weź przeczytaj instrukcję. Poczekaj, siostro. Mam nadzieję, że Kasia nie jest w ciąży. Szkoda jej rozpustnej koleżanki. Ona jest na to za młoda, jeszcze ma całe życie przed sobą, później może mieć dziecko. Siostra! Będę normalnie wujkiem. Dwie kreski oznaczają, że będę wujkiem. Jej! A nie, chwila, to źle! Co? Nie masz czego się cieszyć. Jestem w ciąży. Pokaż. Pokaż mi to. Kasia, spokojnie. Sama mówiłaś, że nie znasz hiszpańskiego, więc jest bardzo duża szansa na to, że to jest test na a nie ciążowy. Jesteś w ciąży. Nie mogę być w ciąży, przecież jestem za młoda. Kasia, nie martw się, założysz gówniakowi kanał na YouTubie, będziesz robić recenzje zabawek, pieniążki będą robić prrrr, będziesz bawić się w grę podrzuć bobasem, no rewelacja! Małgorzata, jak zwykle elegancka i rezolutna, idzie do skłotu poinformować Grzegorza o załamaniu mamy i jej pobycie w szpitalu. Cześć! O, cześć, siostra! Mój Boże! Oni sikają do tego basenu? Znaczy, głupie pytanie. Każdy sika do basenu. Am I right, guys? Am I right? Cześć, ty to pewnie jesteś Sara. Tak, Gośka jestem. Ale ty pięknie wyglądasz. Dziękuję. Fajna kiecka. Widzę, że się świetnie tu urządziliście. No, dobra, siostra, ale po co tu przyjechałaś? Grzesiu, spokojnie. Muszę z tobą porozmawiać. Mama jest w szpitalu. Jak mama jest w szpitalu?
No załamała się. No załamała się, ty się też do tego przyczyniłeś. Ja? No tak, no wyprowadziłeś się z domu, mieszkasz poza domem, z dziewczyną. Mama była, prosiła cię, żebyś wrócił. Tata by cię prosił, a ty wiesz, ty nie, bo ty się od wszystkich odizolujesz, tu mówisz, że to jest twój dom, twoja rodzina. No i ona, wiesz, no nie wytrzymała tego psychicznie. Zwyczajnie. Dobra. Kochani, ja muszę jechać do szpitala. Chodź, zaraz wrócę. Na bieżąco, dobra. Muszę do mamy. Chodź, Grzesiu, jestem samochodem, chodź. Jak ja zobaczyłam, w jakich warunkach żyje Grzesiek z tą swoją dziewczyną, to byłam przerażona. Ale ta Sara wydaje się bardzo miła i sympatyczna dziewczyna. Myślałam, że ciężko mi będzie przekonać Grześka, żeby wrócił, ale on też czuje się winny, także natychmiast chciał pojechać do mamy. Lucjan, zamiast zrobić kolejną awanturę, zatroskany czuwa przy chorej żonie. No. Cześć, mamuś. Cześć, Gosieńko. Jak się czujesz? O, cześć. O, cześć, Gosiu. Cześć, Grzesiu. Witaj, kapitanie Jack Sparrow. Dobrze, słuchaj, dziękuję. Mam dla ciebie niespodziankę. Tak? Jaką? Kogoś ci przeprowadziłam. Cześć, mamuś. Cześć, sędziu, mój kochany. Jak ja się cieszę, że cię widzę. Jak tylko jestem zadowolona, dobrze się czuję, dziękuję, już lepiej. Już lepiej? To super, to ja wracam na skład, zajmij mi suwę zajmą. Już lepiej? Tak. A te badania i wszystko dobrze poszły? Tak, wszystko dobrze i mam nadzieję, że już niedługo będziemy wszyscy razem, bo wyjdę do domu w końcu. Dobrze, mamusiu, no, najważniejsze jest, żebyś wróciła do nas. Wrócę. W pełni sił. Wrócę, dziecko, naprawdę. Już teraz to już się całkiem lepiej czuję. No ja się nie dziwię, jak pani dostała wiadro leków uspokajających. Ja się tak bardzo jeszcze umaciłem. Jak ciebie zobaczyłam, matko boska. Jak ja ciebie zobaczyłam, tak się ucieszyłam z tego powodu. Dobrze jest. A co tam u ciebie? Wszystko też dobrze, mamuś. Wszystko dobrze. Ja mam taką nadzieję, że Grzegorz po spotkaniu z mamą zostanie już z rodziną. Tak się cieszę, że ty wróciłeś. Będziesz już z nami, prawda? Tak, mamuś, będę. Super. Teraz to już będę spokojniejsza, bo będę miała was wszystkich razem. I tatę, i dzieci, wszyscy będziemy już razem. Będziemy, mamuś. Najważniejsze, żebyś ty była z nami. Będę z wami. Lucy, a jak tam w restauracji? Super, Lucia. Nie, płacz, dziecko. Cała sala ludzi, autargi. Jakby zobaczyła autargi, to o ciebie ci wyszły. Nawet się nie spodziewaliśmy, że będziemy mieli takie autargi. No, oczywiście okłamałem, Lucia, że wszystko gra w restauracji. Przecież nic nie gra. Restauracja nie hula. Nie dość, że mamy teraz taki problem z nią w szpitalu, to jeszcze się okazało, że my w ogóle nie potrafimy tej restauracji bez niej prowadzić. Dopóki ona nie wyjdzie, to... Ale ona nie może się o tym dowiedzieć przecież, bo jeszcze by się załamała. Tak się cieszę, że wszystko w porządku, wszystko nam się w końcu układa, prawda? Tak, tak. Grzesiu wróci, tak? No i po raz kolejny pan Lucjak musi testament poprawić i z powrotem Grzesia wpisać. A już było tak blisko, żeby Natalka dostała w spadku restaurację na Gran Canaria. No korka wodna, no. Chyba, że Natalka, pozbędziemy się jakoś Grzesia. Ja nic nie sugeruję, ale jest taka możliwość. No to super. Dobra, dzieci, słuchajcie. Bo mama musi odpocząć. Luśka, myśmy też tylko się wyrwali, wiesz, na chwilę, żeby ciebie odwiedzić. No tak, bo przecież restauracja musi funkcjonować. Mamuś, proszę cię, teraz odpoczywaj i wypocznij. Ale teraz już mi jest lepiej, widząc ciebie i wiedząc, że wróciłeś już do nas. No już, dobrze, bo się tutaj zaczniecie mazgolić. Pożegnajcie się z mamą. Pa. Mamusiu. Odpoczywaj, proszę. No, pa, ja was też wszystkich kocham. Jak na Kowalskich to jest zbyt miło. Coś się musi zaraz odwalić. Pa, mam. No, cześć. No, jak Grzesiek obiecał Lucy, że wróci do nas, to może wspólnymi siłami uda się nam tę restaurację postawić na nogi. No, musimy tak zrobić. Czyżby kryzys zdrowotny Lucyny zjednoczył rodzinę Kowalskich i sytuacja zaczyna się powoli normalizować? Dobrze, słuchajcie, ja spadam do Sary. Ale jak to do Sary? Co? Jak do Sary? Co ty gadasz? No, ale powiedziałeś, że będzie z nami, no nie, że wróci z nami do domu, mamie. To kłamałeś? No, kłamałem, żeby mamy nie zmartwić. No, Grzesiek, przecież... no idziemy do... wszyscy razem, no jak możesz takie rzeczy mówić, no? Ja z tobą w ogóle nie będę rozmawiać, bo powiedziałeś, że nie jestem twoim synem już, więc nie będziemy rozmawiać. Proszę, nie odzywaj się. Ale Grzesiek, to twoja wina, bo mnie sprowokowałeś, przecież wiesz, ja tak nie myślę, dlatego tak palnąłem, no. Ale Grzesiek, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Po tym, jak cię przez kilka tygodni wyzywałem, obrażałem i męczyłem, postanowiłeś odejść i to jest twoja wina. Grzesiu,
Posłuchaj, odkąd mama zachorowała, wiesz, my się wszyscy razem wspieramy. Słuchaj, zobacz, ja pogodziłam się z Natalią, wyjaśniłyśmy sobie wszystko, z tatą. I wiesz, i ty też powinnaś, wiesz, pogodzić się z ojcem. No dobra, miał nerwy, powiedział to, co powiedział, ale wiesz co, nie rozdrabniaj tego. Zobacz, mama jest w szpitalu. Czy my naprawdę chcemy się kłócić? I wiesz tego, zobacz, macie restaurację. Oni cię tam potrzebują, twojej pomocy jeszcze teraz, kiedy mama jest w szpitalu. To wiesz, ty musisz im pomóc. No dobra, ja rozumiem to. Dobra, kochani, zrobimy tak. Pomogę wam, będę przychodzić, ale ja kocham Sarę i będę wracać do niej. Nie będę spać z wami. Synu, no dobrze, no musimy się trzymać razem. Będziesz przychodził do restauracji, chociażby do czasu, kiedy mama wyjdzie ze szpitala. A na noc sobie iść do tej swojej Sary. Skoro tak ci na tym zależy, to my nie będziemy ci stawać na drodze. Dobrze. Tylko musimy się trzymać razem, rozumiesz? Dobrze. Dopóki mama nie wyjdzie ze szpitala, tak. Co najmniej. Najważniejsza jest mama teraz. Ja myślę, że potem się to wszystko jakoś już ułoży. Dobrze. No. Ja rozumiem tą sytuację. No, mama jest chora i mamy trudną sytuację teraz rodzinną. I wrócę do nich, pomogę im. Ale no, ja kocham Sarę i będę spać u niej. Nie wrócę już do domu. Ale będę im pomagać, bo rodzina jest najważniejsza i trzeba sobie pomagać w rodzinie. Chwila, to jest Kuba? To jest Kuba! I to nie jest Kasia, to jest jakaś inna dziewczyna! Tam każdy każdego zdradza! Grzegorz, tak jak obiecał, codziennie przychodzi pomagać w lokalu. Dzisiaj wreszcie udało się ponownie otworzyć restaurację. Wszyscy się uwijają. Chcą powtórzyć poprzedni sukces i zrobić Lucynie niespodziankę, gdy wróci ze szpitala. No, no klienci zwracają jedzenie, no nie wiem, co się dzieje. Jak zwracają jedzenie? No normalnie. A co, zimne? No nie, ale coś tam gadali, że chyba jest przypalone, z tego co zrozumiałam. Jakie przypalone? To nie jest żadne przypalone, tato. A to jest akurat, Natalka, nieprawda, bo nas na sól nie stać, więc nie solimy. Przesolone? A co ty gadasz? No Jezu, to mi się pali. Uwaga, uważaj tam, tato. Ojciec, ojciec, zobacz. Nie rusz tego. No, znowu zwrot. Jaki zwrot? No. Nie, no ludzie, dlaczego zwrot? Inne? No nie, coś takiego, zobacz, zobacz, tato, zobacz. Tak. Nie smakuje? No nie wiem, to się takie witaminy robi. Nie dzielisz tam. Dopóki była Luśka, to jakoś to tak fajnie się kręciło. Myślałem, że to będzie wszystko dobrze, tak? Ale odkąd jej nie ma, no to klienci przestali do nas przychodzić. To jedzenie jakieś takie... No ja myślałem, kurczę, że ja umiem gotować, tak? Się okazuje, że to nie jest taka prosta sprawa wcale. Lusia, prośba ode mnie, wróć! Oni umrą bez ciebie! Lusia, wróć! Że taką dużą kuchnię prowadzić, to trzeba coś wiedzieć o tym. To nie jest moje. My się nie nadajemy do gotowania. Matka, jak ty była, my tego nie widzimy. Ona po swojemu doprawia, ma swoje jakieś sposoby. Ja nie wiem, jak ona to robi. Mi się wydawało, że to jest bułka z masłem. A to jest co to jest? To jest gówno nie do jedzenia. O Jezu, tato! Jest to, no. Nie! To jest dobre! Dobre jest, ja mam tego ja jem i się nie krzywię, no. Słuchajcie, ja wam powiem prawdę, musimy zamknąć knajpę. Przestań! Jak zamknięcie, mama nie wróci, a pieniądze skąd? Nie, no dopóki właśnie. Mama nie wróci, to my musimy zamknąć. Ale masz nas, zobacz! Nie dajemy rady. My masz to nie pomożemy. Nie. Tato, rozumiesz? Proszę to? Cię, no. Ja tego nie widzę. No i co, pomagacie mi, co? Musimy to zrobić dla mamy. No tak, no. Nie. I się ucieszy, jak wróci, tak. Że pełny lokal, że dajemy radę, no. Będzie tato. Happy. Happy, ja tak. Widzę, jak jest happy. Właśnie jest happy, że zostaliśmy tu sami. O Jezu, tato, dobra. Ty idź sobie na godzinę, odpocznij. Z browarkiem, na plażę. Bierz browarka, no, lej na plażę. Przyjdziesz z nową energią, a my tu zostajemy. I rozkręcamy, no! Przemyślisz sobie wszystko, wrócisz i będzie... Zobaczysz! Tak. Wrócisz tu no. I będzie pełen lokal. I jeszcze będziesz dumny z nas. A dali byście tak. Radę? No! Pewnie. Tato, Kowalscy! 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 Pierwszy raz widziałem tatę w takim stanie. Zawsze dawał nam energię do działania. I wspólnie działaliśmy, a teraz tak jakby spuściło mu się powietrze. Dosłownie, ja nie wiem, co się dzieje, ale ja wierzę, że coś wymyślimy no, razem. Musimy, tak. Działamy jakiś plan. Tak, dokładnie i po prostu wyciągniemy z tego stanu ojca. To jak Natalka i Grzysiu zajmą się biznesem, to nie tylko możemy już zamykać restaurację, możemy również spierniczać z Gran Canaria, żeby nas policja nie złapała za te wszystkie zatrute osoby. Kasia przeżywa pozytywny wynik ciążowy. Ale pozytywny to chyba dobrze, no nie? Unika Oliwiera i Kuby. Noc spędziła w kamperze Marka, za to Marek nocował w willi z Wiolą. Spanko dosłownie w metalowej puszce wystawionej na słońce, no rewelacja, mach.
Cześć. Pyszna kawka dla ciebie z rana. Proszę bardzo. Dziękuję. Cześć. Jak się czujesz? Witaj się ze mną. Cześć. Wiesz co, no zmęczona jestem, całą noc nie spałam. Ciężka sytuacja. Dobrze się spało? Chociaż? Tak, no. Wygodnego masz tego kampera. No, służy. Ale powiem wam, że ta sytuacja mnie przerasta. Dam wam krzesło i zrobimy sobie śniadanie chociaż. No, nie jest najlepsze, ale w ogóle jak ty myślisz, kto jest tym ojcem w końcu? Kogo byś wolała? Nie mam pojęcia, no nie wiem, oni obydwoje są tacy nieodpowiedzialni. Siostra, będzie wszystko dobrze, na pewno. A jeżeli żaden z nich nie będzie chciał zająć się dzieckiem i sama z tym zostanę... Nie zostaniesz sama, bo masz mnie. No ale, masz, ale dziecko potrzebuje ojca. Nie martw się, masz mnie, masz Wojtka. Chociaż nie, to, że masz Wojtka, to akurat nie pomaga. Dobra, chociaż usiądźmy i porozmawiamy o tym wszystkim, Kasia. Okej, okay, dzięki. Nie, Kasia, ty nie zostaniesz z tym sam spokojnie. O to się nie martw. Na mnie możesz liczyć, na Wiolę tak samo, także... Jeżeli żaden z chłopaków nie stanie na wysokości zadania, to ja pomogę wychować siostrze to dziecko. W końcu to największy skarb, jaki może być. Dobra, słuchajcie, ja mam taki pomysł na to wszystko, że Kasia teraz potrzebuje po prostu rozrywki i na chwilę zapomnieć o tym wszystkich problemach, bo może wtedy wpadnie jakiś pomysł na rozwiązanie tego wszystkiego i pójdziemy do parku wodnego. O, widzisz, ale, super pomysł. Ale ja przecież nie umiem pływać, Marku. No to musisz się w końcu nauczyć. My cię nie nauczymy, ale wiesz co? Słyszałem, że to jest szkoła pływania i cię zapiszemy do niej. O, to jest świetny pomysł. I wtedy wszyscy razem pójdziemy. Jestem najbardziej za. Rodzeństwo bierze sprawy kuchni w swoje ręce. Przygotowują autorskie menu, które ma zaskoczyć Lucjana i uratować restaurację w czasie absencji Lucyny. A, nie na moje siły. Ja będę gotować. Dajcie mi wyjść. Dobra, idź. Dobra. Tylko nie zdemolujcie lokalu. Boże, Lucek, zostawiłeś ich samych! Zostawiłeś ich samych! No i tutaj jeszcze dalej, tam. I dosłownie już w następnej scenie widzimy, jak Grzesiu robi Burger King food lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus. Ale on się ucieszy. Zobaczysz. No, zobaczysz. Dzieci, a dlaczego tu gazu nikt nie gasi? Tato! Dziecko wie, ile gaz kosztuje? Chodź! Nie robicie, gaz się wyłącza. Tatuś, chodź do nas, zobacz. Zobacz, tatuś, pizza. Co wy robicie? Co wy robicie? Zobacz, tato, pizza z paróweczkami. Mój Boże! To jest najpiękniejsze, co widziałem w życiu! Łezka mi się wokół kręci! He's so ugly! I love him! Nowy przepis do naszego menu. To też jest pizza. Zobacz, tak, kto się nie skusi na taką paróweczkę? Ja pier... Dzieci, czy to jest polskie jedzenie? Tak, ja zrobiłam z drzewem, z owocami, tak. Tu śmietaną. W Polsce się je takie jedzenie? Ja z bratem myśleliśmy, jak pomóc tacie w tej restauracji. Co wymyślić, no nie? Jakieś nowe danie może. No i ja wpadłam na pomysł, że zrobię taką słodką pizzę z owocami, z witą śmietaną, no dosłownie takie słoneczko jak ja, no nie? Odzwierciedla mój charakter cała ta pizza. W którym momencie ktoś im powie, że w tej kuchni nie mają pieca do pizzy? Ja cały czas czekam na ten moment. No to se jeszcze poczeka. A mój brat wymyślił, że zrobi pizzę z paróweczkami, z cebulką, taka mła, na słono. No widzieliście na szyld? Ale... Kowalski, synowie, kuchnia polska. A to jest z Bangladeszu chyba. Albo z Chin. No ale jest piękne. To jest piękne? No piękne. Ja się poczułem urażony, jak to tam mnie skrytykował. Ale jak mój ojciec mógł skrytykować mój kunszt kulinarny? Ja wiem, po prostu jego plebejskie kubeczki smakowe nie potrafią docenić wyrafinowanych smaków. Mua. Zrobiłem pizzę z paróweczkami. Przecież pizza z paróweczkami to byłby hit tutaj. Słuchajcie, ręce mi opadają. Ja zresztą to wszystko przemyślałem. Ja to wszystko przemyślałem. Grzesiu, po raz czwarty cię wykreślam z testamentu. Natalka, ciebie też. Koniec z tym wszystkim. Zamykamy lokal. Nie, zamykamy. Ale my się staramy. Dość, my się do tego nie nadajemy. Ale my nie się wiem. Staramy. Wracamy do Polski z powrotem. To był strasznie głupi ja pomysł. Nie wracam. Ja mam tu Sarę. Ale ty masz gówno do gadania. Nie będę wracać. To ja decyduję. Restaurant.
Ściągaj patucha, oddaj tą czapkę. Koniec. Dobra. Koniec. Koniec. Oddamy patucha. Później pogadamy. Ściągasz te patuchy. No już ściąga. My się nie nadajemy do żadnej gastronomii. Może mnie głupie, nie przemyślane. Nie, ale serio, tak patrzę po tej kuchni, jest lodówka, są blaty, jest kuchenka gazowa, ale pieca do pizzy nigdzie nie ma. Kocham Grzesia i Natalkę, że nawet o tym nie pomyśleli, że potrzebny jest piec! W sumie to fajnie, że moje dzieci są takie kreatywne. Wymyśliły jakieś tam potrawy, żeby się to ruszyło. Ale to nie jest nasze jedzenie, klienci tego nie kupią. Po prostu musimy to zamknąć. Mnie się nadajemy do takiego interesu. Nie wiem tylko, jak ja to Luśce powiem. Ekipa wbija z Wojtkiem do szkoły pływania. Traf chciał, że u hiszpańskiego trenera startuje nowy kurs i bierze w nim udział Hania, znajoma Wojtka, która od dawna bardzo mu się podoba. Wojtek, co ty tutaj robisz? Tak kupię wygląda w tej kamizelce, że wiesz... Dlaczego? Przestań. Moim zdaniem wyglądasz super. Ja się absolutnie z Hanią zgadzam. Zresztą, widzieliście ten obraz majestatu i dobrobytu? Dobrze, dziękuję. Jak zobaczyłem Hanię, poczułem się bardziej zmotywowany do tej nauki pływania. No, w końcu nauczy się pływać. No, kiedyś miałam taką nieprzyjemną sytuację, że prawie utonęłam w dzieciństwie. Ale teraz zdeterminowałam się, bo chcę kiedyś popływać z delfinami, bo to są moje ulubione zwierzęta. Bardzo się ucieszyłam, że zobaczyłam Wojtka na nauce pływania. Teraz jestem bardziej zdeterminowana, żeby nauczyć się pływać. I mam nadzieję, że kiedyś popływam z moimi delfinkami. Z delfinkami, fajny pomysł. Ja niestety tylko potrafię z motylkami. No ja kiedyś spadłem z materaca, no i po prostu prawie bym utonął. Ale moja mamusia mnie uratowała. Ale niestety mamusia spóźniła się kilka minut z tym ratowaniem i byłem zbyt długo pod wodą i dlatego dzisiaj taki jestem. O, no to fajnie. Dobra, to chodź, pouczymy się. Pouczymy. Pływania. Dokładnie. Wojtek i Hania rozpoczynają pierwszą lekcję pływania. Gdzie on ma głowę? Jeździec bez głowy! Muszą opanować strach przed wodą. Ale doskonały szkoleniowiec oraz doping przyjaciół to nieoceniona pomoc. Ja wiem, że ja to w każdym odcinku już powtarzam, ale mój Boże, jak ja kocham tego człowieka! Robią spektakularne postępy. Ta para już nie zatonie. Dopóki walczę, jestem zwycięzcą! One stroke. Okay, I think really that Wojciech is going to be a great swimmer. He just needs some more practice. Mówimy o tym samym Wojtku, proszę pana? It'll take some time, but a few more sessions together with me and we will have it all set for him as a swimmer. Dziękuję. Brawo, Wojtek! Brawo, no, brawo. Cieszę się, że jestem na tym kursie pływania. A jeszcze z Hanią pomagamy sobie nawzajem. Raz ona mnie przytopi, raz ja ją. No pomagamy sobie, tak? W końcu, no, jest to moja bratnia dusza. Słuchajcie, mogę was przeprosić na chwilę? Mogę coś tam zapytać? Dobra. Hanie, co się stało? Chciałam zapytać się, czy umówiłabyś się ze mną dziś na lody? Żartujesz, bardzo chętnie. Polacy, mamy to, mamy to! Też o tym pomyślałam. Fajnie. Umówiłam się z Wojtkiem na lody, bo coś zaiskrzyło między nami podczas nauki pływania. Poczułam, że coś zaiskrzyło pomiędzy nami. I nawet zauważyłam, że Wojtek to dżentelmen. Nawet do basenu nie nasiusiał. Myślę, że to będzie super spotkanie. Mam motylki w brzuchu, że Hania umówiła się ze mną na lody. To jest jak grom z jasnego nieba. Grzegorz przekazuje swojej ukochanej Sarze smutne nowiny. Ojciec stracił werwę i optymizm. Nie wierzy już w sukces restauracji. Choroba mamy pokrzyżowała wszystkim plany, a przecież powinni zrobić wszystko, żeby Lucyna zobaczyła, że dają radę. I powiedział, że zamyka tą restaurację. No a wiesz, a tata jest moim idolem, no. On widzę, że stracił siłę w tym, co robi. A mama jest w szpitalu. No i nie wiem, co zrobić z tym wszystkim, no. Chcę mu pomóc.
Wiesz, no chcemy pomóc, żeby to ta restauracja działała, no, Misiu, a może ja bym wam pomogła? Naprawdę, co, kochanie? Co nie, co potrafię gotować, więc w sumie czemu nie? No, skarbie twoje dania, no, są przepyszne. Pierwsza klasa. To jest dobry pomysł, kochanie, no. Naprawdę byś pomogła? Mogę, naprawdę! Mogę. Jezus, kochanie! I niech teraz pierwszy rzuci kamieniem ten, kto się spodziewał, że Grzesiu znajdzie miłość na Gran Canaria. Nie widzę nigdzie kamieni! To jest świetny pomysł. Naprawdę? Nie ma problemu, mogę pomóc. Jezu, kochanie. Dobra, to idziemy i wymyśl jakieś piękne danie. Problemy mojego misia to też są moje problemy, dlatego chcę mu pomóc. Misia? Raczej niedźwiedzia. I nie dlatego, że Grzesiu jest duży. Absolutnie nie, nie, nie. To dlatego, że Grzesiu jest po prostu bestią w łóżku. Następnego dnia Lucjan zrezygnowany zagląda do restauracji. Nie bardzo wierzy, że dzieci jakoś sobie tutaj radzą. Dzień dobry. Cześć, tatuś. Cześć, tatuś. Co ona tu robi? No pomaga nam. Pomaga. No normalnie. Od teraz będzie nam pomagać. Tutaj i sama zaproponowała. A dodatkowe ręce do pracy nam się przydadzą. Przydadzą wam się ręce. No tak, trzy pary, no, to jest więcej. Panie Lucjanie, tylko przypomnę, ona za darmo to robi. Za darmo to jest rozsądna cena. Sara normalnie jest debeściarą. Pracuje tutaj, zasuwa. Jak dziki osioł, no normalnie. Nasza krew. Dobra, no to wy sprzątajcie, a ty chodź na chwilę pogadamy. Ale chodź, chodź. Ale chodź pogadamy, no. Mamy do pogadania. O Jezu, ale przecież nic się traci. Zwariowałeś? Zwariowałeś? Ja nie chcę, żeby ona tutaj była. Nie życzę sobie, rozumiesz? Ale to jest moja miłość. No i, tego. No i pomaga nam. Grzesiek, tu już była jedna miłość. Przyszedł obcy facet, okradł nas i tyle go widzieliśmy. Ja nie chcę, żeby Sara tutaj była. To jest moja knajpa i ja decyduję, kto pracuje. A ona jest obcą osobą. Nie chcę jej tutaj. No, ale to jest... Był Natalii chłopak. A ja ją kocham, ja jej ufam. To nie ma żadnego znaczenia. Grzesiek, ja nie chcę, żeby ona tu była, rozumiesz? Lucek, przypomnę ci, ta restauracja nic nie zarabia. Ona nie miałaby nawet co ukraść. Ja jadę do matki do szpitala, a jak ja wrócę, to jej ma tutaj nie być, jasne? Jak jej nie będzie, to mnie też tu nie będzie. A co ty, gówniarzu, szantażujesz mnie? Szantażujesz mnie? Ma tutaj jej nie być. A rozumiesz? Ja bez mojej miłości też nie będę. Nie chcę tego słuchać. Ma jej tu nie być, jak ja wrócę. Czego ojciec ode mnie oczekuje? Załatwiam pomoc, a ten się ciepia do mnie cały czas. Wojtek jest na wymarzonej randce z Hanią. Jest słodko. W ogóle fajnie, że chodzimy razem na ten kurs pływania. Może popływamy kiedyś z delfinkami. Ja jestem jak najbardziej za. Bardzo mi się podoba, jak pływasz w tej kamizelce. Z taką gracją, jak balerina. Dlaczego ty to wstawiłeś? Ja powiedziałem balerina, nie baleron. Usuń to! Życie gangstera nie jest takie proste. Proszę, tutaj spokój, ta kamizelka to... No to totalny obciach jest. Nie, wiem, że się jej wstydzisz, ale wyglądasz naprawdę seksownie. Czuję się lekko onieśmielony, ale myślę, że Hania będzie miłością mojego życia. Trochę szybko, Wojtek, mieć takie myśli po jednej randce dopiero. To z jednej strony, a z drugiej strony fajnie wiedzieć, że nie jestem jedyną osobą, która wyobraża sobie całe życie spędzone z dziewczyną po tym, jak mi powiedziała dzień dobry w Żabce. I podoba mi się twoja broda. Tak? Jest taka cudowna. I bardzo praktyczna, bo czasami mi w niej resztki jedzenia utykają, ja sobie potem je wyciągam i jem jak przekąski. Niebanalne, twórcze. No mnie się wydaje, żebym musiał ją skrócić, bo... Trochę mi przeszkadza. Ja myślałam, że fajnie byś wyglądał, jakbyś jeszcze ją sobie trochę zapuścił. Uważasz, że powinienem mieć ją jak Święty Mikołaj? Tak. Bardzo by ci pasowała. Będę miał to na względzie, Haniu. No te twoje różowe paznokcie też są bardzo piękne. Dziękuję. Chciałbyś, żebym cię podrapała po brzuszku? No ale dobrze, Haniu, niech ci będzie głaszcz po brzuszku, a ja założę koronę jak prawdziwy królewicz. No głaszcz, głaszcz. Jestem jak najbardziej na to chętny. Mam teraz zagwozdkę, bo ja nie wiem, czy ta rozmowa była ekstremalnie cringe'owa, czy ekstremalnie seksualna, ale jedno z tych dwóch na pewno. To może w jakiejś niedalekiej przyszłości. Dobrze. Nie czuję żadnych obiekcji z tym. Cheers jeszcze raz za udaną randkę. Hania jadła te lody tak w
ciekawy, ujmujący sposób, że aż mnie drgnęło. Wow, Wojtuś, to w twojej kieszeni pałka teleskopowa? Czy tak się cieszysz na mój widok? Powiem Haniu, że mi zaimponowałaś. To rzeczywiście pałka teleskopowa. Po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. Dzięki tobie czuję się wszędzie bezpiecznie. A ja przy tobie czuję się jak księżniczka. Myślę, że Wojtek to mężczyzna moich marzeń. Czuję się przy nim tak słodziutko. Randka na tych lodach była wspaniała. Mam nadzieję, że przyszłość będzie jeszcze lepsza. Olivier poprosił Kasię o spotkanie. Nie chce dłużej czekać w niepewności. Chce z nią poważnie porozmawiać. Myślałem o tym ostatnie parę dni. I chcę, żebyś wiedziała, że chcę być z tobą i z dzieckiem. Nawet jeśli się okaże, nie jest moje. I chcę też wiedzieć, Kasia, czy ty do niej coś czujesz. Wiesz, no... Dziękuję ci za te słowa, ale... Nie wiem, to jest dla mnie bardzo trudne. Ja naprawdę nie jestem w stanie określić swoich uczuć, czy wolę Oliwiera, czy Kubę. Ja nie wiem, nie wiem, co ja czuję. Wierzę, że Kasia po prostu potrzebuje czasu do namysłu i wybierze mnie. Pytanie, byku, czy będziesz chciał być z Kaśką, gdy się dowiesz, że jest w ciąży? Podłamany trudną sytuacją Lucjan podczas wizyty u Lucyny w szpitalu skarży się na Grzegorza. Wkurza mnie, bo Grzesiek przyprowadził tą Sarę do restauracji. I ona jeszcze sama powiedziała, że ona będzie u nas pomagać. No to chyba dobrze. No właśnie przecież teraz wam się przyda nas kolejna para rąk. Właśnie do nie. Pomocy. Ja nie chcę, żeby ona mi się krzątała po knajpie. To jest obca dziewczyna z jakiegoś skłotu czy skłatu, ja nie wiem, jak oni się tam nazywają. I będzie mi się tu pałętać po restauracji. I już raz mieliśmy taką sytuację, tak? Przyprowadziła Natalka miłośnika, taki był zakochany, obiecywał złote góry. Jak się skończyło? Okradł nas. Ja nie chcę, żeby mi jakaś obca baba łaziła po tym. Ona nie jest z naszej rodziny. Lucuś, ja cię bardzo proszę. Ty nie miesz wszystkich jedną miarą. Daj dziewczynie szansę. Tym bardziej teraz ty ją musisz zaakceptować. A dlaczego mam ją zaakceptować? Musisz ją zaakceptować ze względu na Grzegorza. Przecież on, jak ty jej nie zaakceptujesz, on się zabierze i znowu pójdzie z domu. A ja tego drugi raz naprawdę nie przeżyję jeszcze teraz w moim stanie. Ja cię proszę, obiecaj mi, że ją zaakceptujesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Obiecuję ci, że tak będzie. Skoro ty będziesz się z tego powodu lepiej czuła, to ja ci to obiecuję. Na pewno. Naprawdę, tak, naprawdę ci to obiecuję. Denerwujemy, że Luśka staje po stronie tej Sary, no ale chodzi o Grześka. Ja wiem, tak, bo jakby nie to, to Grzesiek by nam uciekł znowu. No to musiałem jej obiecać, co miałem zrobić. Muszę ją jakoś zaakceptować. Ale kochać jej nie będę. Gdy Lucjan wieczorem wraca do willi, jest zaskoczony, bo zastaje tutaj Sarę i do tego wszystkim dopisują humory. Spokojnie! Lucek właśnie do domu wrócił, zaraz te humory się popsują. Wasza rodzina jest taka super. Mm. Nie to, co moje rodzice byli na maksa sztywni. To znaczy? Prawnicy. Nie mogłam w ogóle być sobą, robić tego, co lubię. Z góry postanowili, że w ogóle mam być lekarzem. O, cześć tatuś! Chodź tatuś, siadaj koło nas. Sara ma opowieści, opowiada o sobie. Chodź, siadaj. Chodź, kochani, suń się troszkę. Nie o, siadaj tatuś. Co to za opowieści? No proszę cię. Uuu, ktoś pije niebieski kolor, mój ulubiony smak. No Sara, powiedz, skończyłaś na swoich rodzicach, bardzo mnie to interesowało. Tak, mówiłam, że wasza rodzina jest mega super. Moi rodzice byli po prostu na maksa sztywniakami. Prawnicy, nie mogłam w ogóle wychodzić z domu, miałam jakieś niemieckie zasady w domu, postanowili w ogóle, że będę lekarzem, nie mogłam robić totalnie tego, co lubię. Nie no, fajna historia, ale uciekłaś z domu, prawda? Uciekłaś z domu i teraz możesz robić to, co lubisz. I ty lubisz być bezdomną? A wy macie taki mega luz między sobą, po prostu możecie być sobą. Mimo, że macie czasami jakieś nieporozumienia, to zawsze trzymacie się razem i to jest mega fajne. A ja w ogóle nie mam teraz kontaktu ze swoimi rodzicami i strasznie zazdroszczę Grzesiowi, że ma po prostu taką relację z bliskimi. Oj, to ty dziewczyno Hani widziałaś 11 poprzednich odcinków na moim kanale. No ale widzowie, mam nadzieję, że wy widzieliście te odcinki ze wszystkimi reklamami, ze wszystkimi, tak! Uważam, że ma ogromne szczęście, chociaż nie powiem, uważam, że też mam szczęście, że mogę z nim być. Jak zobaczyłem tą dziewuchę bezdomną gośki w domu, to aż się zagotowałem w środku. No ale kurczę, obiecałem Luśce, że nic nie będę, że będę ją tolerował, tak? Nie mogłem dać tego po sobie poznać. Sara, powiedz no, czym ty się zajmujesz, czego ty żyjesz?
A różnie, śpiewam, gram na instrumentach, pluję ogniem i robię też bransoletki i w ogóle mam dla was. No, zobaczysz, tata, robiłam. Piękne bransoletki robi. Mam nadzieję, że się spodobają. Dziękuję. Fajne, nie? Ładne. Piękne. No faktycznie, to. Nie no, z tego się? Można żyć? Tak, można. No, dalej swoją pracę. Mam nadzieję, że pracujesz jeszcze oprócz tego. Znaczy się, nie no, to jest moja praca. Jedyna? Tak, no. Robię co lubię, także trochę. No dobra, no ale Sara, no przecież trzeba myśleć o jakiejś przyszłości. Oj. Kiedyś będzie trzeba na emeryturę pójść, z czego? Nie przerywaj mi, jak mówię. Z czego pójdziesz kiedyś na emeryturę z tych? No ja robię to, co lubię, tak, żeby mi to odpowiada jak najbardziej. To przestań, Sara, to bardzo fajna dziewczyna. Dziękuję. Słuchaj, piękna bransoletka, dziękuję. Cieszę się, że ci podoba, naprawdę. Słuchaj, jak się patrzę na ciebie, to jakbym widziała siebie. Wiesz, tak sama pokrewna dusza, fajne, kreatywne plany. Jak kiedyś szukałabyś pracy, to zapraszam do siebie, do swojej firmy. Super, dzięki. Wiesz co, polubiłam cię od razu, a Grzesiek się tak, słuchaj, przy tobie zmienił. No rzeczywiście, prysznic wziął. Nie pod tym względem, bracie, nie pod tym względem, nie ogólnie. Sara to bardzo fajna dziewczyna. Widzę, że z Grześkiem pasują do siebie i są szczęśliwi. Zgadzasz. I bardzo miło będzie nam ją gościć, prawda? Prawda. Kuba wydaje się zagubiony. Snuje się po prawie pustym lokalu. Chce zapomnieć o problemach z Kasią. Oh, oh, hi. Hi. What's your name? Victoria. And you? My name is Kuba. Nice. Nice to meet you. What are you drinking? Oh, some gin tonic. Gin tonic? Yeah. Okay, so you want to drink something with me? Yeah, sure. Okay. Okay, to poproszę 15 euro, bo jestem spłukany. Give me a second. Okay. I just go. Nice, amigos, compañeros. We are doing this. Cześć. Polka? Polka. A ty, Kuba, jesteś zdziwiony. Tak, tak zupełnie serio już. Zdziwiony jesteś. Hej. Jak się nazywasz? Kuba. Weronika. Weronika. Ojej. Ale świetnie wyglądasz. Dziękuję. Mogę ci zaproponować drinka? Chętnie. Mogę ci zaproponować drinka? Ewentualnie dziecko ci mogę zrobić, w tym też jestem dobry. Dos copas. Zatańczę. Potrzebuję tego. Tak patrzę, w tym klubie tłumy są i dobra impreza. Jej. Yeah. Ale masz cudowne ciało. To jest właśnie to, co lubię. Teraz mam pytanie do dziewczyn, które oglądają moje filmy. Chociaż nie, no raczej dziewczyny moich filmów nie oglądają, no nie oszukujmy się. No, ale poudajmy na chwilę, okej? Okay? Drogie panie, czy na was naprawdę działają takie napalone teksty, tak jak Kuba teraz rzuca? Bo mój Boże, Kuba jest tak napalony, że już mucha na sienie uszami wychodzi. Zaraz się dowiesz wszystkiego, co będziesz chciała. Zapraszam do baru. Wow, Weronika naprawdę jest gorąca. Jesteśmy razem z Polski, jesteśmy na Gran Canaria. To będzie gorąca noc. No a po tym tekście stwierdzam, że nie tylko uszami, ale także nosem. Co robisz na Gran Canaria? Przyjechałam z dziewczyną nim. Musimy się zabawić. Super. No z dziewczyną przyjechałem i czy wspominałem? Ta dziewczyna jest w ciąży i będę tatusiem. To co, idziemy do mnie? Ja przyjechałem też ze swoimi przyjaciółmi i ze swoją dziewczyną. Smutno to zrozumiało. No bo niestety nie układa się najlepiej. Moja dziewczyna zdradziła mnie z moim najlepszym kumplem. Do tego dowiedziałem się, że jest jeszcze w ciąży. A, w ciąży! To ja dziękuję za drinka, już pójdę. Miłego dnia życzę. Więc no powiedzmy, że nie układa się najlepiej. Ale ja tutaj nie jestem, żeby cię pocieszyć. Już przyjechałam się zabawić. Okej, okay, zanotować. Dziewczyny nie lubią, gdy masz dziewczynę i jest w ciąży i będziesz tatusiem. Warto pamiętać o tym. Hey, so where's my drink? Tu stoi, tak, tak. I zignoruj te ślady śminki na kieliszku, zignoruj. Pieprzysz to wszystko. Ta noc to jest jakiś koszmar, tragedia. Naprawdę mam już dosyć kobiet. Sara została z Grzegorzem na noc w willi. Rano przygotowała dla wszystkich śniadanie w podzięce za gościnę.
inaczej. No, no nie spodziewałabym się, że można tak wykorzystać jeszcze żywność, która już poszła na co, śmietnik. Każdy może sobie tak iść i tam wygrzewać jedzenie? Tak, każdy, co dzień wieczorami. No nie, tak. Ale muszę powiedzieć, Sara, że naprawdę masz dobry smak. Słuchaj, to mi smakuje. Cieszę się bardzo. Ale nie mówię tego przez grzeczność, tylko... No... A może ty byś nam pomogła w restauracji? O, to ja dam pomysł. Mogę pomóc, jasne. Po moim trupie! No zobaczcie, odkąd mama jest w szpitalu, klienci składają cały czas reklamacje, no bo to mama głównie gotowała. A Sara naprawdę potrafi gotować, no ma smak, no... Doprawienie, słuchajcie, te przyprawy, zioła... Ja podejrzewam, że to byłby strzał w dziesiątkę. Sara, co ty na to? Dla mnie nie problem, z chęcią pomogę. Tato, proszę cię, no śniadanie zrobiła i od razu będzie gotować w mojej restauracji, tak? Ale tato, co ci szkodzi spróbować? Jedna jaskółka wiosny nie czyni, no to skąd ja wiem, jak ona będzie gotować? Będzie do mnie gotować, słuchaj, tato. Spróbujemy, ale posłuchaj mnie, co teraz powiem. Mama jest w szpitalu. Siedzisz u niej całymi dniami. A ty jesteś... zamęczasz się, no. Dokładnie, jesteś sam przemęczony. To racja, no. A tak to byś mamą się na spokojnie zajął. Sam byś odpoczął. My z Adrianem pomożemy, tak samo. Wszyscy pomożemy. Dopilujemy. Przecież no... Nie możesz się sam zamęczać. To jest w ogóle pyszne. Panie Lucjanie, come on! Co ma pan do stracenia? Reputację czy honor? Od lat pan tego nie ma! I też dodam oczywiście, że ja także, bo jestem youtuberem, tak? O, to jest chyba dobry czas na fikołka. Gówno donator wpłacił 3 złote. Ja to jem z wielkim smakiem i podejrzewam, że klienci by z powrotem wrócili i nie byłoby tyle reklamacji. Powiem wam tak, róbcie co chcecie. Kośka mnie przekonała, bo wiecie, tak naprawdę to ja już mam dość tego wszystkiego. Mama w szpitalu, ja tutaj nie ogarniam wszystkiego. Widziałeś, co się ostatnio było, jaka była zadyma. Widziałem, tatuś, no. Ledwo żyłeś tam. Róbcie co chcecie, tylko proszę cię, przypilnuj trochę. Ej, w sumie super! Skoro im się udało ludzka przekonać, to może i mojego tatę uda się przekonać, że ja chcę tańczyć! Co, tato? Nie martw się, tato. To wiesz, wszystkim się zajmiemy. Młodzi, jakimi kategoriami. Nie martw się, wszystkim się zajmiemy. Picuś, glancuś będzie, jak słuchaj, wrócisz. Jak wrócicie z mamą, to zobaczysz, restauracja będzie pękała w szwach. To ja się wycofuję, pomoże. Ja się wycofuję, ja się zajmę mamą, zajmę się sobą, ale to nie na zawsze, to nie myślę, że my wam oddajemy restaurację. Kiedy będziemy chcieć, to tam możemy w każdej chwili przyjechać i zobaczyć, co się dzieje. No pomyślimy. Odkąd mama jest w szpitalu, tata po prostu chodzi przemęczony. Musi wszystkiego doglądać, to mama gotowała, klienci rezygnują, odchodzą, a to nagle Sara, która w ogóle ma smak, która potrafi doprawić. Uważam, że to jest świetny pomysł, aby ona nam w tym wszystkim pomogła. Tato zajmie się mamą, a my zajmiemy się gotowaniem. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? A pamiętniki. Oglądamy, sorry. Viola umówiła się z Markiem na wspólny wieczór sam na sam. Liczy na romantyczne chwile i może Marek wreszcie odważy się na coś więcej. Ale super. Fajnie. Mam nadzieję, że taki dobry jak ty. Otwierasz? No, dobra, to usiądź sobie tam. Kiedy zobaczyłem Violkę w tej sukience i z tym szampanem, od razu się ucieszyłem. Pomyślałem, że spędzimy naprawdę romantyczny wieczór. Pana, przyszłam i mam nadzieję, że w końcu się do siebie zbliżymy. Viola, ty masz prawie 30 lat, naucz się po polsku mówić. Przyszedłam! No ja się bardzo cieszę, że pan kamerzysta wszedł z nimi do tego auta i że możemy wszystko oglądać. No, rewelacja! Nie czekaj. Co nie? Nie, to się przytulaj mnie. Co? Nie podobam ci się? Nie, nie o to chodzi. Nie podobam ci się. Nie, nie o to chodzi, zaczekaj. No, nie, ja wychodzę, zostaw mnie. Nie podoba mi się, jestem gruba. Viola, zostawiłaś prawie całego szampana. Wróć się. Nie, to nie tak, stój. Czuję się okropnie. Czemu Marek powiedział, że nic nie chce? Na pewno dlatego, że jestem gruba i mu się nie podobam. A może dlatego, że byliście w aucie, które stoi na słońcu i pewnie jest w środku z 70 stopni? Co za miejsce. Nie do życia. Viola, ja cię kocham, wracaj!
Gdy Wiola i Marek przeżywają nieudaną randkę, Wojtek i Hania rezolutnie wpływają na szerokie wody. Kogo obchodzi Wiola? Spójrz, jaki Wojtuś jest szczęśliwy! W basenie, w szkole pływania. Przed Wojtkiem wielka chwila. Zrobi to pierwszy raz bez kamizelki ratunkowej. Pomogę ci. Wojtek, odłóż także tą bojkę. A to twój brzuch, oj. W basenie. No to mnie też. And then you get one of those boys between your legs again and jump in the water. Or on each leg, please. Like one stroke, stroke. And make sure to. Jezu, nasz delfinek kochany, dawaj Wojtuś, dawaj, trzymamy kciuki! Dziękuję. Really good job, especially without the vest. Thank you very much, gracias. Zobacz, jaki tworzymy zgrany zespół. Super jest z tobą nauka pływania. Fajny duet. Tak. Razem. Dziękuję, że ze mną. Ja też ci dziękuję. Poczekaj. Mam ważny telefon. Tak? Wiola. Tak, Wiola? No. Tak, dobrze. Okej. Okay. Tak, no już idę na plażę, dobra. No, to pa. Co no. Się stało? Wiola dzwoniła. Kazała mi szybko przebyć na plażę, bo z Kasią nie jest za ciekawie. Kasia smutna. Ojej. Ale umówimy się tak, że zadzwonię do ciebie wieczorem. I pójdziemy na wspólny spacer. Pójdziemy razem na wspólny dwoje. Spacer, super, cieszę tak. Się. Jezus Maria, ty się cieszysz? Hania, nie wiesz, jak my jesteśmy szczęśliwi. A nareszcie tak, Wojtek, tak! Bardzo się cieszę na wspólny wieczorny spacer z Hanią, tylko we dwoje. No ale trochę martwi mnie ta sprawa z Kasią, co mogło jej się stać? Co mogło jej się stać? No nie wiem. Ciąża? Lucjan, tak jak obiecał rodzinie, spędza wiele czasu u Lucyny w szpitalu. A restaurację pozostawił pod opieką Natalii, Grzegorza i Sary, która, jak się okazało, potrafi gotować. Ale Lucjan postanawia sprawdzić, jak dzieciaki radzą sobie w kuchni. Oj, sorry, bardzo pana przepraszam. Ojej, nic się nie stało. Nic się nie stało. Proszę pana, nic się nie stało. Już mięsko zjadłem, a została sama sałata. To nie jest jedzenie dla ludzi. Mówi pan po polsku? O, no tak. A, no to fajnie. Wie pan co, no tak mi przykro. No nie chciałem. No, zagapiłem się, fujara jedna. No naprawdę, no nic się nie stało. No. Wie pan co, ja panu odkupię to jedzenie. Naprawdę panu odkupię, to nie jest dla mnie żaden problem. Tylko niech pan powie, co to jest. No nie trzeba, coś po prostu pysznego. No nie spodziewałem się, że tutaj coś takiego zjem. No wie pan, tapas. Tapas? No tapas. A to robione, kupione? No kupione, no tutaj zaraz, za rogiem. No w takiej restauracji polskiej Kowalski & Sons, no wie pan. Kowalski & Sons? No tak. Nie, proszę pana, to jest moja restauracja. No ale no, tapas, kupiłem tam tapas przed chwilą. Ale proszę pana, no, my nie robimy żadnego tapas. No niemożliwe, bo byłem tam przed chwilą, no kupiłem tapas, także... Żeludzek wściekł w polskiej restauracji tapas! Jak usłyszałem od tego gościa, że kupił to tapas w mojej restauracji, to myślałem, że się wścieknę. No weź tu zostaw dzieci same, no weź je zostaw. No dobrze kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego, już przedostatniego odcinka Majątników z wakacji. Ja nie chcę, żeby to się kończyło. Ja potrzebuję więcej Kowalskich, uzależniłem się od nich. Oczywiście jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. I koniecznie zostawcie swoją opinię na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. Ja je naprawdę czytam kochani, nawet to obraźliwe, ale czytam. A i koprolity, ja cię kiedyś gnoju dojadę, rozumiesz, zniszczę cię. A także oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama i Twitcha, gdzie przypomnę, streamuję w środę i niedzielę. I jeszcze na koniec przekonajmy się, co się wydarzy w następnym, ostatnim już odcinku. W kolejnym odcinku Sara przejmie kuchnię w restauracji na całego. Będzie sukces. Ale dlaczego Lucjan znowu zrobi wszystkim dziką awanturę? Może dlatego, że to jest Lucek? On inaczej nie potrafi. A dziewczyna ucieknie. Czy Grzegorzowi uda się odzyskać swoją miłość? I dlaczego najtwardszy z najtwardszych, Lucek Kowalski, przeżyje kompletne załamanie? Kasi wreszcie wróci dobry humor. Czyżby ciąża jej służyła? Wojtek wpadnie po szyję w tarapaty. Nie no, musimy obejrzeć ostatni odcinek tylko i wyłącznie dla sceny Wojtka zakopanego pod piaskiem. No dobrze kochani, oczywiście widzimy się już w kolejnym odcinku za 2 dni, jak zawsze o godzinie 16. No nie będą to pamiętniki z wakacji, ale spokojnie, też będzie na pewno coś fajnego. Do zobaczenia!